Widziałeś? Wiesz co się dzieje? Tak, policja chce tą 14-letnią dziewczynę zabrać. Chociaż powinna zgodnie z prawem powiadomić jej rodziców. No to oni powinni wiedzieć, co nie? Ale chyba nie wiedzą. A ma legitymację i wiedzą, no, że ma 14 lat? Nie wiem, nie wiem, na jakiej to podstawie stwierdzili. No ale czemu chcą zabrać? Wiesz? Na razie nie wiem. Jak na razie to pan życie utrudnia 14-latce, więc może się pan zastanowić. A za co? Powiecie za co? Wpisuję? Za to, że przechodziła po pasach. No tak. No to fakt. Już wiemy, jakie są standardy. Przechodzenie po pasach karalne. Poszukiwanie urzędów, co? Po co? Nie wiem, chyba nie, bo to będzie ten. No dobra, idziemy. No? Idziemy, to proszę. Do ubikać. Do ubikać. Do ubikać. Droga wszystko załatwi. Do ubikać. Idziemy z panem do toalety, dokończymy czynność tego wymowania po prostu. Nie mam sprawy. Tak. No to idziemy na spacerek, dobrze, ale ja jestem opiekunem dobrze, tego pana. No, ale to... Ja się panem opiekuję, a pan... Nie, ja panu nie wierzę, policji niestety nie wierzę. No. O, a bardzo szkoda. Bo zatrzymujecie bezpodstawnie i... Dobrze, pana zaprowadzę. Mogę to? Oczywiście, nie ma się do tego. Bardzo proszę. Mógłby pan na sekundkę się odsunąć, pan mi poda dane po drodze, to przy okazji... Ale do toalety idziemy. Warunek, że jak pana panu dane to się załatwimy. Nie jest za ten warunek. Słuchajcie, prawdopodobnie teraz w Warszawie jest kradzione ileś samochodów. Prawdopodobnie gdzieś się dzieje rozbój. Prawdopodobnie popełniane są różne inne przestępstwa. W tym momencie pięciu policjantów, odprowadza Leszka na wózku do toalety. Ja się pytam, panie Brudziński, taką pan policję szykuje nam na następne 4 lata? Pięć policjantów idzie do kibla z moim kolegą Leszkiem. Jeszcze. Idziemy.